przychodzi co roku niechciana, nieoczekiwana, a przecież nieuchronna w przypływie czasu jesień. Na początek nic odkrywczego nie padnie. Nie od dziś bowiem wiadomo, że życie ludzkie ma kres, a odchodzenie i przemijanie budzi żal i smutek. Tak jakoś przed wszystkimi świętymi wszyscy chętnie oddają się zadumie nad losem. Fundacja Mój Czas dla Seniora zaprosiła na koncert kameralny Przemijanie. Złożyły się na ów koncert wiersze Alicji Dudek i utwory muzyczne prezentowane przez uczniów znamienitej Jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej. Na widowni seniorzy i inni zaproszeni goście. Jak podkreśliła organizator, wszyscy w przepięknych fryzurach i takich też odzieniach. Alicja Dudek dobrała swoje wiersze nie przez przypadek. Dzisiejszy wieczór poświęcony jest nostalgii, przemijaniu, zadumie. Tak się składa, że to jest właśnie 3 dni przed wszystkimi świętymi i również będzie troszkę o zaduszkach, o tych, którzy nie są wśród nas, którzy odeszli, a później parę wierszy o nostalgii i oczywiście o nadziei, która zawsze przed nami jest. Atmosferę wieczoru podkreślała muzyka przepięknej piękności, jak rzekłby pewien satyryk, a jak zapewniono, nie tylko smutna i melancholijna. Postaramy się, żeby za smutno nie było, aczkolwiek poezja pani Alicji zawiera różne klimaty i też w doborze repertuaru naszych uczniów staraliśmy się, żeby to było i nostalgicznie, i melancholijnie, ale również i wesoło, i radośnie. Taka też jest poezja pani Alicji. Seniorzy oddali się rozważaniom nad odchodzącym czasem, a kto jak kto, ale oni wyśmienicie wiedzą, jak nad czasem upływającym zapanować. Fizycznie to tego zrobić nie da, ale myślę, że my swoją aktywnością jakoś spowalniamy przebieg czasu, na pewno. Przede wszystkim trzeba być aktywnym. To by było przeciwieństwem tego takiego stylu życia, ktoś trafnie, uważam, określił kanapowo-telewizyjnego. No absolutnie to jest nie do przyjęcia. Trzeba się ruszać. Dużo ruchu, prawda? My ten ruch uprawiamy, chodząc z tymi kijkami Nordic Walking, prawda? No, poza tym mamy tyle różnych zajęć, że nie sposób się nudzić po prostu. Na zakończenie ku pokrzepieniu serc rada z XIX-wiecznego kalendarza warszawskiego dla tych, którzy w dobrym zdrowiu chcą dożyć 100 lat. Należy za lekarza zgodą oblewać się zimną wodą, byleby grypa nie dopadła.